Misja rozgrzeszenie polega na wyeliminowaniu Travisa, szefa organizacji, który prowadził nieautoryzowane eksperymenta. Właśnie Victoria jest jednym z najlepszych jego projektów, ukulminowaniem jego działań. Warto wspomnieć, że cała agencja o tym nawet nie wiedziała. To widzieliście w intrze. Pozostawmy tutaj ciało. B. Przebierzmy się za gości. I E. Tyle to powtarzam szósty raz dosłownie, albo siódmy nawet. Dobra, ten koleś będzie tutaj szedł, sobie schowajmy się i mogę rzucić cegłą za osłonę. To jest ważne. Poczekajmy, aż ten pierwszy z żołnierzy zwróci się na lewą stronę. Wtedy wykonam rzut cegłą i mam nadzieję, że uda mi się wtedy prześlizgnąć o jeden etap dalej. No, czekam. Zacząłeś iść, proszę bardzo, cegła. Okej, okay. Nie miało to wyglądać w ten sposób. Ty, cwaniaku, lepiej przestań rzucać, jestem uzbrojony. O, uda się, jeszcze kroczek, jest. Mamy kolejne miejsce i schowajmy się tu. Muszę chwilę zatrzymać się i rozejrzeć, co tak naprawdę tutaj się dzieje. Gdzie są kolejni agenci? No niestety z tego kontenera nie widzę zbyt wiele. A tu jest czysto na razie. Dobrze. Mamy udać się tam. Jeden facet na górze widzę. Dobrą opcją byłoby go ściągnąć z daleka. Nie, no nie teraz. A. O, zwróćcie uwagę, jesteśmy na cmentarzu. I nie możemy zeskoczyć do tych grobów. No z jednej strony to ma jakiś tam sens, ponieważ ciężko pewnie byłoby się z takiego wykaraskać. Cegła. I need the cegła. Podnoś ją. Dobra, zużyjmy. Aś z tym typem nie da. Instynktu i kucnijmy tutaj. Kto mi zauważył? Cały skład tutaj idzie. Ale na górę powinienem móc się dostać. Okej. Okay. Fredrickson mówi, że byłeś w grupie uderzeniowej w Hope. Zdaje się, że miejsce zostało nieźle zrównane z ziemią, co? O, miałem ogarnąć ten bajzer. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Cóż, zatarliście własne ślady, nie? Federalni traktują to jako atak terrorystyczny. Dobra, mamy książkę. Jakiejś domorosłej prawicowej grupy anarchistycznej. Dobra, lecę na żywioł, czyli rzucam książkę tutaj i pędzę po lewej. Zobaczymy, czy to jakiś skutek przyniesie. Ila! Wstawaj, to nie była prośba. No, to było ładne, aż załam. Amatorzy. Właśnie skończył mi się instynkt. Teraz już muszę polegać tylko na rozkminie. Ten jest tutaj. Tu jest apteczka. No jej nie potrzebuję, ale chciałbym dostać się tam. Idzie sobie. Dobra. I ostatnia przeszkoda. Mam nadzieję, że się uda. Gdzie teraz się obrócisz? Tylko nie mów, że idziesz dokładnie w moim kierunku. Czekam. Leć, tam cię wołają, tam. Idź. Jego pozycja nie wskazuje za bardzo na to, żeby miał się przemieścić. No. Dobra, poszedł tu. Niedobrze. Ta przeszkoda. Tamten poszedł. I do drzwi. Proszę, żeby nie było jakiegoś zamka. Zamek, nie! Mamy to? Udało się. Pierwszy etap tego levelu zakończony. W kwestii operacji w Hope. Kiedy usłyszą, że podjąłeś takie środki, żeby zamknąć cmentarz, zaczną domagać się odpowiedzi. Prawdziwy powód buntu Bernwood. Twój drobny projekt naukowy. Wszystko mogło zostać ujawnione. Nie wpadnę dlatego, że masz obsesję na punkcie martwej kobiety. Dobrze. Kierownictwo uwierzy w to, w co ja im każę wierzyć. Chciałaś grać w wyższej lidze? Oto twoja szansa.
Zrób to dobrze. Albo zamknij. Czyż już w tym pomieszczeniu znajdował się nasz cel? Znaczy w tej części etapu, chciałem powiedzieć. Ten znak, coś tutaj... Co to jest w ogóle? Najwyraźniej najlepsi na świecie. Wiesz, nie mogę go podnieść, nie? Naprawdę czuję trochę ulgę. Jeśli rzeczywiście 47... A, rozumiem, chyba mogę to wysadzić. Czyli tam jest cel. Jeszcze zobaczmy w logu, o co chodzi. Teraz macie okazję go przesłuchać. Diano, dotrzymałem obietnicy. Wiktoria jest bezpieczna. Jej przyszłość leży w jej rękach. Została tylko jedna sprawa. Travis. Wciąż tam jest. Ukrywa się za swoimi mięśniakami z ICA. Jego tchórzostwo może równać się jedynie z jego narastającą paranoją. Tak właśnie powinno być. Ja. Cel. Kontrakt. Wiem już, jak to się skończy. Jade, na pierwszy rzut oka jest lojalna Travisowi, ale profil psychologiczny ICA wskazuje wysoki poziom ambicji i umiejętności strategicznego myślenia. Bez wątpienia knuje coś, by zająć miejsce Travisa na pozycji głowy działu. Mogłaby być przydatnym sojusznikiem, ale wie za dużo. Czyli mam zlokalizować ją, a nie zabijać. Okej. To Jade jest w zasadzie zlokalizowana. Potrzebuję odrobiny instynktu, tylko raczej nie zagwarantuje mi to go eliminacja właśnie tego celu. Tam już jestem praktycznie dostrzeżony. Wow, myślałem, że się obrócił. Odpala Ciksa. Ale mamy cegłę. Nie, dobrze, mamy. Wyeliminuj Jade. W porządku. To przykro mi, Jade. Dobrze. Mamy ją skasować. Sobie podejdźmy kawałek tutaj. Cholerny nowy. Jaki? Wow, to miejsce jest dosyć solidnie obstawione. Co mamy? Psia kość. Hell yeah. Więc hop. A, spaliłem cały instynkt z tego powodu. Nie mogłem. Nie, niech on nie idzie tutaj. Dobrze. Będzie zawracał. Ja nie mam zielonego pojęcia na daną chwilę, jak wgryźć się. A, poszła tam. Fajnie. Co się dzieje, Jade? Awaria żurawia. Będzie działał za minutę. Dopilnuj tego. Organizuję bazę na wzgórzu. Piękna okazja. Się, jak będziesz mieć ciało. Moje straże mają rozkaz otworzyć ogień do każdego kuzy. Dobra, wczytajmy. Wczytaj punkt kontrolny, tak jest. Cięcie numer 5030. Zamknąć cmentarz, zaczną domagać się odpowiedzi. Prawdziwy powód buntu Bernwood. Twój drobny projekt naukowy. Wszystko mogło zostać ujawnione. Nie wpadnę dlatego. Czy ja go przypadkiem nie znał z akademii? Dobra, zużyliśmy. Kierownictwo uwierzy w to, w co ja im każę. Czy ten facet się ustali? Chciałaś grać w dalej. Okay. Oto twoja szansa. Zrób to dobrze. Albo zacznij pisać własne epitafium. Przejdźmy za osłoną. W tej misji... Ta misja polega na wyeliminowaniu... Jade. Spróbujmy zrobić to... Proszę przestać zachowywać się jak dupek, bo będę zmuszony interweniować. Okej, gościu, nie interweniuj. Jak widzicie, nasz cel... znajduje się tutaj. Możemy zaatakować z osłony. To fajnie, tylko czy wzbudzi to podejrzenie? Co to?
porządku, udało nam się. Przebierzmy się za ten, za tego gościa. Czy z tego możliwość? Jest. Dobrze, te przebranie. Teraz nie, może nie będą aż tak mnie podejrzewać. Sprawdźmy to. Schowajmy ładunki i idziemy. Co tu robi jednostka tego gościa? To było zaminowane! O Boże! To już wiem, co tak cykało. Podejrzewają, że skłamaliśmy w kwestii operacji w Hope. Kiedy usłyszą, że podjęłeś takie środki, żeby zamknąć cmentarz, zaczną domagać się odpowiedzi. Prawdziwy powód buntu Bernwood. Twój drobny projekt naukowy. Wszystko mogło zostać ujawnione. Nie wpadnę dlatego, że masz obsesję na punkcie martwej kobiety. Kierownictwo uwierzy w to, w co ja im każę wierzyć. Chciałaś grać w wyższej lidze? Czy ja go przypadkiem nie zdał z akademii? Epitafium. Zmienię słowo. Nasza misja polega na eliminacji Jade. Ale co tu wybucha? Okej. Okay. Tak. Puszczę, zmontuję poprzedni cut, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. A, ten wtedy to prawie zauważył. Okej. Okay. Przejdź jeszcze kawałek. Jeszcze kawalątek. Okej. Okay. I wciągnijmy go tutaj i podduśmy. W tym miejscu, jak widzicie, leżały ładunki C4, które możemy podłożyć na jeden z mostów. Jade za chwilę zajmie się tym, lecz ja chciałbym dokonać czegoś innego. Przebierzmy się. Znaczy nie z mostów, tylko z tuneli. O, dobra. O, ono już sobie tam idzie. Dobra, w porządku. Oj, zawiksowałem na nim. Okej. Chyba wejdzie się bez worka na głowę. Chłopak jest poobijany, ale... Nie mam już instynktu. To niedobrze. Hej, jeszcze mnie nie wykryli, super. Czyli tak. Jade teraz będzie przechodziła przez tamten mostek. Spróbujmy obejść tych dwóch strażników i wysadzić go. Przepraszam, zgubił się pan. Słyszy mnie. O, ładunkiem od razu zabijamy. Awaria żurawia, będzie działał za minutę. Będzie działał za minutę, okej. Dopilnuj tego. Organizuję bazę na wzgórzu. Oni idą za nią? Jak będziesz mieć ciało. Jeden z nich tak. Moje straże mają rozkaz. Podłóżmy tutaj ładunek. I zdetonujmy go z tej odległości. Patent wydaje się dobry. A, żołnierz ją zostawił, dobra. Czyli obróci się, czy nie? Pytanie ze 100 punktów. Dobra, skoro słyszała hałas, to może rzućmy tam cegłę. Ej, nie zaczynaj biec. Jade wyeliminowana. I gdzie jest wyjście? Tam. Spróbujmy tędy przejść. Szybciutko, szybciutko. Dobra, udało mi się tutaj ukryć. Ktoś tu będzie szedł za chwilę. Przeszukajcie to miejsce dokładnie, panowie. Uważajcie na martwe strefy. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Aha, alright. I szybciutko do zamku. Oczywiście zamknięty na klucz, ale na minimapa nie wskazuje mi zbytniego zagrożenia. Szybciutko, agencie, szybciutko i bam! Kolejny chapter. Super, cieszę się jak małe dziecko, bo
Podchodziłem do niego chyba z 30 razy. Bez przesady. Travis do Pretorianów. Mamy alarm. Zacieśniczyki. A co to jest? Każdego, kto się zbliży. Jeśli naprawdę jesteście najlepsi, czas to udowodnić. A, ładunek. Mogę go rozbroić? Przydałaby mi się taka zabawka. Nie, ale mogę do tego strzelać. 3 cele. Jestem mega ciekawy, czy mogę przejść pod nim, ale nie wydaje mi się, jestem zbyt duży. A nie ma tu opcji czołgania się, chyba że jest ukryta pod Zeta, teraz się dowiedziałem o tym, nie. Ale z tej strony można spokojnie się do nich dobrać, okej. Okay. Użyjmy krawędzi, wepchnijmy się na nią. I tak, pierwszy przeczesuje ten teren. A, rozdzielili się. Więc najpierw przydałoby się wyeliminować tamtego. Zabierzmy wazon. Te rzeczy do rzucania okazują się zbawienne momentami. Żeby dostać się do tego celu, musimy przejść tutaj. Mimo, że on patrzy w tą stronę... A nie, dobra, schowajmy wazon. Reszta? Zupełnie gdzie indziej. Pierwszy cel mamy. Koleś wyeliminowany. Mogę się za niego przebrać? Fajnie by było. Nie, niestety. Fajny morostrój. Nie wyglądają na jakichś wielce zaalarmowanych, ale cały czas zachowują czujność. Dobra, chyba mam sposób na drugi cel. O, come on. O, ale są celni nieziemsko. Dobra. Czyli trzecie podejście do tej misji. Zadzielasz z agencją, masz przejebane. Uuu, jaka fajna sekwencja śmierci. Wcześniej mi się to nie... A nie, dopiero od tego... Od tego checkpointa jest ona widoczna. Także mamy super, trzech super żołnierzy do zlikwidowania w tym zadaniu. Spróbuję... Dobra. Nie wejść w jakiś ładunek wybuchowy. Mamy do, na celu wyeliminowanie... Travis do Pretorianów. Mamy alarm. Zacieśnij trzyki i strzelać do każdego, kto się zbliży. Jeśli naprawdę jesteście najlepsi, czas to udowodnić. Naszym celem jest wyeliminowanie trzech najlepszych agentów. Rzekomo. Przykleimy się do tej ściany. Spacja, dobrze. I czekamy aż... Tak, przydałoby się ponumerować te cele. To jest kość numer 1, 2 i 3. Czekamy aż pan z numerem 2 podejdzie za na interesującą nas odległość, czyli po prostu minie ten filar. To jest taka moja mała solucja tej misji, lecz nie mam jeszcze pewnego sposobu na cel numer 3. Oczywiście moglibyśmy się zasadzić w momencie, kiedy zostaje jeden agent, zasadzić ze snajperką, lecz chcę tego uniknąć, chciałem taki, wiecie... Ale fajna egzekucja. Dobrze, zostałem zauważony, czyli minusowe punkty na pewno gdzieś tam odbiły się. Ale i tak było to widowiskowe, w porządku. Normalnie jest wykonalne to, aby cel nawet nie wiedział, co go sprzątnęło. Po prostu musicie mieć odrobinę lepszy timing. I cel numer 3. On teraz pójdzie do barierki. I teraz próbuję go po prostu dogonić. Tak, 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 tak. Oj, 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 oj. Udało się, trzecia eliminacja. Niestety również byłem zauważony. 57-200. No troszeczkę szkoda. Nie mam pojęcia, czy zdążylibyście, idąc z góry, tego delikwenta
wyeliminować, lecz już nie będę tego sprawdzał. Powtarzałem tę misję około 25 razy, spokojnie. Można zaryzykować taką liczbę. Czy tu nie ma jakiejś miny wesołej? Czegoś, co mnie zabije błyskawicznie? O, ładunki, mogę je podnieść, prawda? Ale zabierzmy je, mogą się przydać. I zobaczmy, czy te drzwi również są zamknięte. O, coś błysnęło. A, to po górze. A, umieść ładunki wybuchowe, lol. Wybuchną same, czy muszę je detonować? Nie, wybuchną same. Puk, puk! Misja wykonana. Zobaczmy, co czeka nas dalej. Nigdy tego nie rozumiałeś, ty łysy skurwysynu. Miała zostać zabójcą tak jak ty. Miało być tak pięknie. Powiedz, zabiłeś ją? Diana. Naprawdę nie żyje? Nigdy się nie dowiesz. Dobrze, tylko że ja jako gracz chciałbym się jednak dowiedzieć. Takie, nie lubię takich niedopowiedzianych historii. Diana? Zrób to, co musisz. Doskonała robota, 47. Pieniądze zostały przelane na twoje konto. Witamy z powrotem. I dziękuję. Okazało się jednak, że Diana żyje. Super. Mały wiks, ale fabularny. Natomiast cieszy mnie to. W porządku. Spróbujmy teraz kontynuować. Zobaczymy. A mogę coś jeszcze sprawdzić. Tylko książka, cegła. I super rzeczy były? Nie. Wilk w owczej skórze, zasada odległości ramion, a nie mam niestety podglądu. Wysoki teren, czyli pewnie jakieś snajperskie rzeczy. Mistrzostwo, rozgrzeszenie. Kontynuujmy. Mam jeszcze masę achievementów do zdobycia. O, kolejny demo, proszę bardzo. Kim jesteś? Naprawdę chcesz wiedzieć? Bo mogę ci pomóc go znaleźć. Oczywiście nie za darmo. Czyli to była taka opcja na kolejną część gry. Dobrze. Ptasiek ostro fisiuje. Ten koleś ma łeb do interesu. Jak nie tu, to tam. Temu pomóc, tamtemu przeszkodzić. Nieźle. Dziękuję wszystkim, którzy przetrwali przez całą tę serię. Miło było dla was to przygotować. Gra wyszła, miała swoją premierę. Żeby teraz się nie pomylić, chyba w czwartek. W czwartek był wczoraj, czyli w środę. Dzisiaj mamy piątek. Wszystko zakończone. Komentujcie, oglądajcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Pa, pa.